Panie pośle, kilka dni temu w Hucie Pieniackiej odbyły się uroczystości 74. rocznicy mordu na polskiej ludności, które niestety zakłócili swoją obecnością banderowcy, wykrzykując m.in. hasła takie jak Bandera jest naszym bohaterem. Czy MSZ powinno było odnieść się do tego incydentu? Nie no, oczywiście, że powinno się odnieść. To jest jakiś taki ciąg zdarzeń po stronie Ukrainy. Jeszcze do tego się nakłada pan Olszewski, premier, który mówi, że Bandera nie ma nic wspólnego z ludobójstwem na Wołyniu. No to przepraszam, tutaj ksiądz Isachowicz-Zaleski ma rację. No to tak jakbyśmy powiedzieli, że Hitler nie ma nic wspólnego z Oświęcimiem czy z mordowaniem warszawiaków. No, trzeba tutaj mierzyć troszeczkę słowa i ważyć ich, że tak powiem, znaczenie. No. Jak obserwujemy, dialog ze stroną ukraińską dotyczący relacji historycznych nie wskazuje na to, żeby miało się coś zmienić i żeby Ukraina zezwoliła na ekshumację polskich ofiar. Czy w tej kwestii powinniśmy szukać innych rozwiązań, na przykład takich, żeby popularyzować wiedzę o ludobójstwie wołyńskim za granicą, tak aby na przykład Stany Zjednoczone i inni przedstawiciele opinii międzynarodowej zaczęli naciskać na Ukrainę w tej kwestii? Czy widzi pan tu rolę Polskiej Fundacji Narodowej? No tak, oczywiście od tego właśnie fundacja jest. No, Fundacja Narodowa powinna być aktywna na forach internetowych ukraińskich. Ale to jest taki szowinizm i taki nacjonalizm w Ukrainie, że tam nie ma z kim rozmawiać w ogóle. Jeżeli na okoliczność wybudowania naszego prawodawstwa w zakresie nowelizacji IPN-u odpowiedzią jest powieszenie na ratuszu lwowskim banderowskiej flagi, to z kim i o czym rozmawiać? Ja myślę, że rząd powinien absolutnie zradykalizować swoje podejście do Ukrainy, wycofać się ze swoich odwiecznych dobrych chęci i zacząć Ukrainę traktować jako podmiot prawny, z którym po prostu trzeba mieć tylko i wyłącznie interesy, czyli bez żadnych emocji rozliczać się. Ja będę niedługo pisał, nie wiem, czy dostanę odpowiedź zadowalającą, ale coś mi mówi, że warto by zobaczyć, czy Ukraina płaci za gaz, który od Polski kupuje. I tu na przykład to stanowisko opinii międzynarodowej byłoby bardzo wtedy przydatne? Ale w zakresie czego? Unii, czego? Ukrainy? Tak, nacisków czynionych na Ukrainę. Unia Europejska w ogóle na to nie patrzy, w ogóle tego nie widzi. My widzimy to, ponieważ to jest nasza historia. A wiadomo, że nasza historia w Unii Europejskiej jest deprecjonowana i to jest nasz problem i Ukraińców. No, teraz 1,5 miliona do 2 milionów Ukraińców w Polsce, pytam się z takim nastawieniem, to po co oni tu przyjechali? No tutaj też jest kontekst filmu Wołyń, ponieważ nigdzie nie ma informacji o tym, żeby ten film był pokazywany na zagranicznych festiwalach filmowych poza Litwą. Dlaczego tak się dzieje? No, Niemcy nie są skorzy do wspominania tamtych lat, czasów okupacji. Ukraina u siebie nie pokazała, nawet protestowali, żeby nie pokazywać, więc więcej powiem. Protestowali, żeby ten film w ogóle nie powstał. To jest jakiś, no naprawdę to jest jakiś, jak na to popatrzeć z boku, to jest dom wariatów, po prostu zwyczajnie dom wariatów. I uważam więcej, że tak, my narażamy się na złe relacje z różnego rodzaju naszymi partnerami w obronie ukraińskich interesów dotyczących gazu, a ja sobie przypominam sytuację, w której za pani Tymoszenko negocjowaliśmy dostawy gazu od Rosji i pani Tymoszenko powiedziała, jak Rosjanie postanowią, że kurek wam zakręcimy, to zakręcimy, zakręcić to zakręcić, koniec. Więc ja myślę, że właśnie takie relacje potrzebne są z Ukrainą. Jakieś embarga na wieprzowinę, a zaraza od nich idzie. No po prostu ja nie rozumiem tych stosunków. Dla mnie to jest chyba, ja myślę, że emocje trzeba odłożyć i zacząć patrzeć jedynie na polski interes. Ukraina nie leży w Polsce. Mówię to już któryś raz z rzędu. Chcą być państwem odrębnym, niech sobie będą, niech sobie rządzą. Co nam do tego? Właśnie tutaj też kontekst polskich elit, czy zdają sobie sprawę z tego, że to bardziej Ukrainie na przykład powinno zależeć, bardziej Ukrainie powinno zależeć na dobrych relacjach z Polską niż odwrotnie? No to jest oczywiste, no to wygłosił pan tezę oczywistą, no. A Ukraińcy, oni nie wiem jak to powiedzieć, ale jest coś takiego, co każe myśleć, że Ukraińcy sądzą, że my jesteśmy im coś winni.
że Polacy im są coś winni. A to jest po prostu jakiś pomysł abstrakcyjny, który nie ma żadnego znaczenia dla ani Polski, relacji Polski pomiędzy Ukrainą, ani odwrotnie. Jak się pan odniesie do niedawno ujawnionej informacji dotyczącej udaremnienia przez celników próby przemytu granatników z Ukrainy? Dodajmy do tego, że była to już nie pierwsza tego typu próba przemytu broni. Czy to wydarzenie może mieć coś wspólnego z wypowiedzią byłego ministra obrony Ukrainy o piątym froncie ukraińskim w Polsce i chwyceniu za kije? No ja myślę, że pan minister to coś tam... Zostawmy tam jego psychikę. Natomiast ja myślę, że jeżeli tak dalej będzie, jeżeli będą strzelaniny na terenie miast polskich z polskiej policji z Ukraińcami, to trzeba będzie granicę zamknąć i to niebawem. Johnny Daniels niedawno przepraszał za swój wpis, w którym stwierdził, że wypowiedź premiera Morawieckiego neguje Holokaust oraz, że polscy kolaboranci mordowali z chciwości albo nienawiści, a żydowscy, żeby ratować własne życie i bliskich. Jednocześnie jest przeciwny ustawie nowelizacji OIPN i ostatnio stwierdził w następujący sposób. Jeśli wy na oskarżenia odpowiadacie, że byli przecież również źli ludzie wśród Żydów, to dotykacie najwrażliwszego nerwu ze wszystkich. Dla nas Żydów jest to nie do zaakceptowania, bo my straciliśmy 6 milionów Żydów. Czy w tym kontekście powinniśmy wierzyć w dobre intencje pana Danielsa i jak pan ocenia te słowa? Ja bym tak nie patrzył na to. Oczywiście jest punkt widzenia żydowski, jest punkt widzenia Polski. Rzecz w tym, że my nawet powiem rozumiemy stanowisko żydowskie, a Żydzi nie rozumieją polskiego. W tym jest główny problem. I my, ponieważ do niedawna ten kręgosłup nasz był dość miękki, nawet ten rząd zachwiał się w pewnym momencie i trzeba było ich prostować, pana Terleckiego i tak dalej, i tak dalej. To powiem, że musimy stać po stronie prawdy i tyle. Jeżeli byli Żydzi, którzy również za pieniądze, przepraszam bardzo, a Polacy, którym groziła śmierć, to nie o własne życie walczyli? Czy to nie jest tak, że oni obawiali się o własne życie? No, totalna aberracja ze strony Izraela. No tutaj też profesor Jerzy Robert Nowak mówił, że to była zupełna nieprawda, bo po stronie żydowskich kolaborantów również zdarzały się takie wady jak chciwość i inne tego typu bardzo złe, brzydkie zachowania. W Warszawie to miało wiele razy miejsce i to jest udokumentowane.